ponieważ Dzień Dobry TVN, z którym współpracuję od samego początku, dołączyło się do akcji Stop Zwolnią z WF-u. Tą akcję rozpoczęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. No i stwierdziliśmy, że to świetna akcja. Jesteśmy po raz drugi w Gdańsku. W pierwszej szkole byliśmy, gdzie jest fajny pomysł na WF, czyli cheerleaderki. Świetny pomysł, świetna nauczycielka, która ma pasję i przekazuje to dziewczynom. Takich ludzi szukamy, takich pomysłów. Dzisiaj jesteśmy tutaj, bo jest akcja wioślarstwo. Chciałabym mieć taki WF, tak? No i chcemy zobaczyć, jak to właśnie wygląda. Jak tylko dostaliśmy zaproszenie do akcji Stop Zwolnieniom z WF-u, od razu zaangażowaliśmy się po to, żeby pokazać, że w Gdańsku pracujemy. Chcemy, żeby nasza młodzież była jak najbardziej aktywna. Przykład tej szkoły, mimo tego, że jest, można powiedzieć, w zaniedbanej części miasta, pokazuje, z jaką radością i werwą można po prostu ćwiczyć, tak? Można pływać, a dzięki temu można unikać negatywnych zachowań, można nie używać narkotyków. Młodzież w klasie sportowej przebywa ze sobą przez 12 miesięcy w roku. Najbardziej aktywnym okresem są te miesiące, w których uczniów nie ma w szkole, a oni przebywają razem ze sobą, bo to jest lipiec, sierpień, wtedy to są zawody. Wychodząc z tych zaniedbanych dzielnic Przeróbki, Dolnego Miasta, Rudniki, Olszynka, mają okazję poprzez autorytety, jakim jest na przykład mistrz olimpijski Adam Korol, zobaczyć, że świat może być trochę inny niż ten, z którym do tej pory mieli do czynienia. Szkoła jest najważniejsza i to ja zawsze każdemu powtarzam. Najpierw nauka, później sport, tak? Ale oni potrafią to doskonale połączyć. Ja nie mówię oczywiście, że 100% naszych uczniów doskonale sobie radzi w szkole, bo to jest nieprawda. Nasi uczniowie, zawodnicy, którzy tutaj trenują, mają problemy, ale tak naprawdę oni potrafią sobie wszystko tak poukładać, że mają i czas na sport, i czas na naukę. Zresztą zajęcia, które tutaj się odbywają, mamy zawsze zajęcia na ostatnich godzinach, dają im możliwości, dają im czas po przyjściu do domu, że mogą spokojnie usiąść do lekcji, usiąść do książek i spokojnie swoje zadania odrobić. Sport uczy przede wszystkim systematyczności. Miasto Gdańsk chce pokazywać takie przykłady, chcemy budować potencjał w mieście i żeby wszystkie szkoły miały właśnie swoją specjalność, żeby szukały tych metod aktywizowania młodzieży, szukania tych metod, które sprawiają im radość, które pozwalają, że nie tylko teraz ćwiczą, ale że utrzymają tą aktywność fizyczną przez całe życie. Sport to zdrowie, nie ma czasu na głupoty. No i przede wszystkim dziecko zdrowo rośnie. Badania są zatrważające. Co czwarty gimnazjalista ma zwolnienie z WF-u. Nasze dzieci polskie tyją najszybciej w Europie. Więc bardzo ważne jest uświadamianie, nie tylko samych dzieci, zachęcanie ich i robienie jakichś fajnych akcji i właśnie innych WF-ów, ale też jest to odezwa do rodziców. Och, jako matka muszę powiedzieć, że sport jest bardzo ważny w życiu dziecka. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że mnie zmienił. Jakby nauczył mnie samodyscypliny, konsekwencji, wiary w siebie, otwartości do ludzi. No i zdrowia. Nie mówię, że sport wyczynowy to zdrowie, natomiast jak najbardziej rekreacyjnie jest to bardzo ważne dla rozwoju małego człowieka, do tego, żeby się otworzył. I był, chyba nie boję się tego powiedzieć, lepszym człowiekiem, szczęśliwym, bo sport to jednak endorfiny i staje się pasją na całe życie.